Nie, ręczku z przodu jeszcze. O tak. Witajcie. Przemieszczam się żukiem, bo w golfie padł przegub. I kurde, jest unieruchomiony. Dobrze, że żuk jest. To by bieda była bez samochodu. Na rower jeszcze za zimno, żeby jeździć. A tak w ogóle to sporo właśnie muszę jeździć, bo kurde, piaskuje się korpus. Z samego rana przyszykowaliśmy wszystko do piaskowania. Trzeba było pouszczelniać. Co pouszczelniać? Te rzeczy, do których mógłby trafić piasek. Jest i mój ciągniczek gotowy, można powiedzieć, do piaskowania. Wszystkie newralgiczne punkty pouszczelniane, pompa wody, co tam, rozrusznik zdjęty, żeby było lepsze dojście. No, kierownica, zegary też poobklejane. Tutaj luz na plecaku był, więc poszły takie kurde szmatki. I cóż, chłodnicę trzeba było nawet zdjąć. To rano robiłem jeszcze, jak golf był sprawny. Cóż, pojechałem siać nawozy, kurde, wróciłem, a tu już ciągnik pomalowany. I teraz to on wygląda, kurde. Oto tyle zamieszania było. Wiadomo, to jest podkład, to jeszcze będzie malowane raz na pewno, bo to jest pierwsza warstwa. No, wdzięczny jestem też chłopakom, że tutaj jakby na zakładzie dają nagrać efekty swojej ciężkiej pracy. Bo to nie jest takie, kurde, wszystko hop-siup. Jak się zdecydowałem na renowację tego ciągnika, to nie myślałem, że to tyle z wszystkim, kurde, schodzi. To jest takie czasochłonne i pracochłonne. No ale to jest życie. Puszka, farby i pędzel takiego efektu nie da. A to jeszcze maskę przyprowadzę. Zobaczymy. Z nią się też o to rozchodzi, że musi być idealnie zrobiona, bo to wszystko wyjdzie na lakierze. A ta maska, można powiedzieć, jest wizytówką Ursusa C325. Jedna z najbardziej charakterystycznych rzeczy. Kratka, jaki kolor będzie miała, nie wiem. Nie wiem, zobaczymy. Może czarna? Może kratka będzie kremowa? To jest jeszcze czas. To się jeszcze zobaczy. Jadę z kolejnym pacjentem. No, nad błotnikami widzę też. Tutaj ostro się pracuje, bo jak będą nierówności, to na lakierze przecież wszystko będzie widać.
A nie jest to 30 czy 60, że można kupić nowy błotnik. Tylko cóż, praca, praca i jeszcze raz praca, żeby on wyglądał. Jarek, a co z golfem? A okazało się, że przegub jest cały, odkręciły się tylko śruby mocujące go. Część się urwało, część wypadła, ale znajomy miał właśnie takie i przykręciliśmy to jeszcze wczoraj w nocy. Nawet miałem taki klucz, kurde. Kto wie, może od tej trajzegi się to poodkręcało. Bo to akurat to prawe koło. Miało się tak stać, to się stało. Z drugiej strony też podokręcałem. Ogólnie przy zmianie oleju zawsze teraz będę sprawdzał dokręcenie tych śrub. No takie mam schodki w kanale. Z drugiej strony. No nic, odkręcimy haka wstydu. Nie haka, tylko zaczep wstydu. Ogólnie beznadziejne rozwiązanie według mnie. Nie ma jak na stałe, jest kawałek kurde druta. Tak jak miałem rynówkę 19. A taki dokręcany, to jak mamy pełny bagażnik, jedziemy w trasę gdzieś daleko i się nam zepsuje, to trzeba wszystko kurde wyrzucić. Tak? Co trzeba zrobić? Dobra. No i akurat miałem teraz telefon, musimy jechać, bo coś przy ciągniku jest nie tak. No i co się okazało? O-ringi trzeba jechać kupić do Bąka, bo kapie. Jak to będzie wyglądało po malowaniu? Mam nadzieję, że takie coś dostanę, kurde. A z tyłu jest już lakier położony, w takim kolorze docelowym, jaki ma być. Taki mysi bym powiedział. No i mysi dobry będzie. Aj, cztery sklepy musiałem objechać, żeby kupić te uszczelki. W żadnym, można powiedzieć, nie mieli. Idą dwie te uszczelki, już jedną założyłem. Teraz drugą. Takie grubsze może trochę, będą lepsze. Ale to wszystko, czy dobre, to się zobaczy, jak się dekiel będzie wkładać, znaczy się obudowę. O, chyba za ciasno, ale jak mierzyliśmy w sklepie, to wziąłem to pod uwagę i jeszcze są cieńsze dobrane. Co tu dużo mówić, coraz mniej przecież już tych filtrów bączków zostało, a bączek dobry jest. Teraz zostałem postawiony przy błotniku. Żeby go tak dotrzeć wstępnie. Także kolor elegancki. Mam nadzieję, że niedługo wróci ciągnik do domu. No ja już wróciłem i zastanawiam się nad lampami. Dużego wyboru nie mam. Na razie pójdą naprzód od 30 zwykłe, a potem się zobaczy. A póki co, wasze zdrowie. No, nie ma jak ciepła kawa w taki ziom. Jeszcze jak byłem po te uszczelki, to kupiłem nowy przewód, który idzie od aparatu zapłonowego, czy jak się to nazywa, do akumulatora, ta plusówka. To jest stary przewód, ale chciałem wam pokazać, bo kiedyś był akumulator na błotniku. I był przykrótki. Przewód był za krótki, trzeba go było przedłużyć. Zobaczymy, jak Jarek drutował w młodości. Kurde, nie było prawka, do sklepu daleko, trzeba sobie było jakoś radzić. A poza tym pieniądze wydawać, to najprościej. Trzeba było lepić z tego, co było. Izolacji pełno, ale kurde, wygląda to całkiem nieźle. Sam jestem zdziwiony. Tak, od klemy wziąłem, kurde, to co zaciska. Całkiem fachowa robota, co nie? Ale już jak jest wymalowany korpus, to gdzie takie coś dać? Także cóż, trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie, cześć!